Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Januszkiewicz i witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. A dziś nasz temat brzmi dosyć kontrowersyjnie, może to jest pewnego rodzaju też wyzwanie. Zarządzanie, teoria czy praktyka? Czego uczy nas większość uczelni? A moim i Państwa gościem będzie pani profesor Monika Kostera. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i witam w naszym webinarze. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam również wszystkie osoby, które oglądają nas online i jednocześnie zapraszam Państwa do zadawania pytań. Przez cały czas webinaru obok okienka z wideo znajduje się okienko czatu, w którym możecie Państwo na bieżąco komentować naszą rozmowę, zadawać pytania, a my sukcesywnie będziemy je przekazywali Pani Profesor i mam nadzieję znajdziemy tutaj przestrzeń do odpowiedzi na wszystkie pojawiające się pytania. Proszę Państwa, w takim razie sprawy techniczne i organizacyjne chyba już mamy za sobą, w związku z tym przejdę do głównego wątku. Pani profesor, pytanie, które padło na samym początku. Czy zarządzanie powinniśmy traktować jako teorię, czy jest to bardziej praktyka, którą to my próbujemy ubrać, czy też wdrożyć na te tory teoretyczne? Odpowiedź na to pytanie jest taka, jakiej udzieliłaby babka, czyli jedno i drugie. Tak? Jest zarządzanie, jest praktyką, jest działaniem ludzkim polegającym na braniu odpowiedzialności za złożone systemy społeczno-techniczne. Z jednej strony. Z drugiej strony istnieje również nauka o zarządzaniu. Ona ma wiele różnych nazw. Znana jest w tej chwili w naszym kraju jako nauka o zarządzaniu jakości, natomiast również funkcjonuje i funkcjonowała w innych miejscach i czasach jako nauka o organizacji i zarządzaniu, teoria organizacji i zarządzania, business administration, management science. Bardzo, bardzo wiele różnych ma nazw, a to wynika stąd, że jest to stosunkowo młoda dyscyplina nauki. Jesteśmy, no można powiedzieć, nadal jeszcze takim, może już nie niemowlęciem, ale naukowym przedszkolakiem. I dlatego szukamy swojej tożsamości nadal, szukamy z metod badawczych, które są najbardziej odpowiednie, obszarów badawczych. Niektóre rzeczy wydaje mi się, że już znaleźliśmy nasze największe, najbardziej silne strony, które jednocześnie są najbardziej kontrowersyjne, takie jak interdyscyplinarność. Jesteśmy nauką interdyscyplinarną i nie potrafimy ogarnąć tego przedmiotu badawczego, który nas najbardziej interesuje, bez uwzględnienia dorobku innych dyscyplin nauk, zarówno ścisłych, jak i społecznych, jak i humanistycznych, również i jest to wiedza o sztuce, także naprawdę jest to ogromna różnorodność. To jednocześnie wielka siła i pewna też taka, no, bardziej dla niektórych, zwłaszcza kontrowersyjna strona. Mm-hmm. Pani profesor, wspomniała Pani o tej interdyscyplinarności, z którą no, nam trudno sobie poradzić, bo w zasadzie czego byśmy się nie dotknęli w organizacji, właśnie wymaga trochę spojrzenia z różnej perspektywy, uwzględnienia różnych punktów widzenia. A ja się zastanawiam wobec tego, czy mogłybyśmy chwilę poświęcić się naszej rozmowy na taką, na wątek dotyczącego, czego powinniśmy wobec tego uczyć i jak uczyć, bo skoro my z określeniem przedmiotu, zakresu badania mamy, my jako naukowcy, pewien problem, to zastanawiam się, jak z tym mierzą się studenci, bo bardzo często możemy dostrzec pewnego rodzaju taki rozdźwięk pomiędzy na przykład oczekiwaniami studentów, którzy przychodząc na studia spodziewają się, że będzie im przekazana pewna bardzo konkretna wiedza. Przyjdą nauczyć się pewnych, czy też poznać pewne konkretne recepty, jak zarządzać, jak poradzić sobie z konkretnymi wyzwaniami. A co jest chyba trudne do spełnienia przy takim szeroko rozumianym programie nauczania zarządzania? Bo tych recept jest bardzo, bardzo dużo. A z drugiej strony my chcemy przedstawić też właśnie, przedstawiamy też zresztą zarządzanie jako naukę, czyli odwołujemy się do teorii, do
do pewnych modeli, do pewnych abstrakcyjnych konstruktów. Czy pani profesor dostrzega taki dualizm pomiędzy oczekiwaniami studentów, a tym, co my jako akademia oferujemy? I czy istnieje możliwość jakiegoś połączenia tych dwóch perspektyw? No akurat jeśli chodzi o naszych studentów z Instytutu Kultury, to wiem, że wyjątkowo, ale nie widzę takiej rozbieżności, ponieważ ci studenci są nastawieni od razu na takie szerokie poznanie, na trudne pytania, na bardziej twórcze podejście do studiów i interdyscyplinarność ich cieszy, a nie martwi. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, bo również i w innych uczelniach zdarza mi się wykładać, więc zdaję sobie sprawę z tego, że te oczekiwania mogą być różne. To wynika z bardzo, bardzo wielu różnych powodów. Nie będę próbowała nawet przedstawiać ich wszystkich, ani nie będę udawać, że je znam wszystkie, czy że jestem w stanie je wszystkie wyrazić, ale wydaje mi się, że jednym z ważnych aspektów tego problemu jest to, że są dwa typy edukacji zarządzania. Jedno, które właśnie dotyczy tej praktyki, więc takie techniczne zarządzanie. I tu studenci słusznie, że oczekują konkretnych recept i rozwiązań. To ma swoje ograniczenia, do tego pewnie dojdziemy później. Ma to swoje ograniczenia, ale ma to też również swoje takie bardzo silne strony z punktu widzenia praktyki. No więc to jest tak jak inżynieria. Jeśli chcemy zbudować most, to musimy wiedzieć, jak to się robi po prostu. I ci studenci oczekują takich odpowiedzi. Natomiast jeśli mówimy o nauce zarządzania, to edukacja powinna polegać na tym, żeby otwierać horyzonty, żeby dawać studentom inspiracje czy jakieś narzędzia do poznawania tej nieskończenie skomplikowanej rzeczywistości, w której żyjemy. I jest to wówczas bardziej taka akademicka dyscyplina, rozwijająca twórczość, rozwijająca krytyczne myślenie. I problem polega na tym, że te dwa podejścia są czasami zacierane, mieszane ze sobą, mylone ze sobą i studenci oczekują czego innego niż potem otrzymują. Wydaje mi się, że pewnym rozwiązaniem byłoby tutaj po prostu mówienie otwarcie, co dane studia mają na celu, co mają przynieść i wtedy nie byłoby tak wielkich nieporozumień. Natomiast jest jeszcze jeden problem i to jest coś, co utrudnia troszeczkę rozwiązanie tego. I to jest fakt, że znajdujemy się obecnie, od dłuższego czasu, w takiej sytuacji, z jednej strony mamy do czynienia z ogromną złożonością rzeczywistości społecznej, z rosnącą po prostu dynamicznie, cały czas, różnorodnością i złożonością. I że się powołam na podejście systemowe i nawet na nauki zarządzania w ramach tego podejścia systemowego, bardzo klasyczne takie podejście, takie klasyczne prawa systemowe, które oczywiście nie są prawami natury, to nie są prawa takie jak w fizyce, to są raczej wzorce, to pewne prawidłowości, które mówią, że nie ma nic tak bardzo niebezpiecznego, jak proste rozwiązania złożonych problemów. I tu mamy, od razu sygnalizuję, że jest pewien zasadniczy problem w tych inżynierskich podejściach do nauczania zarządzania. Że być może te inżynierskie podejścia obiecują proste rozwiązania złożonych problemów. Podejście systemowe mówi, że lepiej w ogóle nie rozwiązywać problemu. Zająć się jakąś uważną diagnozą, takim ostrożnym podejściem, zastanawianiem się, jakie są połączenia między tymi elementami w ramach tego systemu, niż wymuszać proste rozwiązania wtedy, kiedy problem jest złożony. A z takimi problemami mamy obecnie do czynienia właściwie na każdym kroku, wszędzie, na wszystkich poziomach życia społecznego. I to jest jedna strona. A druga strona jest jeszcze taka, że kruszą się struktury społeczne.
Czyli te mechanizmy, które umożliwiały nam sprawne działanie w ubiegłym stuleciu, zwłaszcza w drugiej połowie tego ubiegłego stulecia, lata 60., 70., mieliśmy takie dość stabilne, również i w organizacjach, sposoby współdziałania, to obecnie ulegają one erozji w coraz większym stopniu. Także te prawidłowości, które były jakby takimi pewnikami w ubiegłym stuleciu, to co ja na moich pierwszych studiach i na drugich zresztą też, tylko oba razy studiowałam zarządzanie, uczyłam się, że jest to prawo, no, że structure follows strategy. To jest takie prawo, najpierw mamy strategię, potem się buduje struktury, które realizują te strategie i strategia jest długookresowa, czyli co najmniej na 5 lat formułowana. No obecnie nie jest to prawo, to tak nie działa. To jest tylko przykład, bo takich przykładów jest bardzo wiele. Wiele z tych rzeczy, których się uczyłam jako pewne pewniki, obecnie pewnikami nie są, aczkolwiek, i to chciałabym podkreślić, są pewne podwaliny, fundamenty, które tak samo były istotne wtedy, jak i teraz. I takim fundamentem jest kwestia władzy i odpowiedzialności. Na przykład zarządzanie polega na tym, że bierze się odpowiedzialność za większe systemy społeczno-techniczne. Tutaj w takim razie, jeśli pani profesor pozwoli, nawiążę do ostatniego wątku, do tych właśnie do tej odpowiedzialności. Bo jeśli mówimy o takim właśnie klasycznym nurcie nauczania, zarządzania obecnym na większości uczelni teraz, no to jest taka odpowiedzialność za generalnie zasoby. Natomiast gdzie w tym wszystkim, ja mam takie poczucie, że trochę w tym wszystkim niknie, ginie albo marginalizowana jest ta kwestia odpowiedzialności za ludzi. I teraz prymat ma optymalizacja kosztów, optymalizacja wykorzystania zasobów, w tym również zasobów ludzkich. I to chyba no właśnie jest jednym z elementów tych problemów, wyzwań, z którymi się pewnie mierzymy, zaniku tej relacyjności. I myślałam, że trochę dłużej poczekamy z tym wątkiem, ale on już teraz chyba wybrzmi nam. Pani profesor, jeśli pozwoli, przejdziemy trochę do sytuacji COVID-u, bo to nam idealnie pokazuje, czyli to, jak firmy zachowują się w czasie kryzysu, i w czasie pandemii tak naprawdę i jaką narrację przekazują, tak, jakie mają priorytety i na co przygotowują się w przyszłości, pokazuje nam, że jednak jest to taki prymat właśnie optymalizacji kosztów. I kiedy słyszymy, że część firm planuje pozostanie w trybie online nawet po pandemii, to ja za każdym razem się zastanawiam, na podstawie czego takie plany są snute, na podstawie czego dokonano takiej diagnozy, że to będzie dla firmy najlepszym rozwiązaniem. Bo z jednej strony mamy oczywiście cięcie kosztów, pracownik w domu już bardzo podstawowa rzecz, tak, mniej kosztuje, nie musimy dla niego stanowiska w biurze, nie musimy opłacać mu dodatkowych elementów związanych z dojazdami i tak dalej, ale z drugiej strony, czy ten proces, czy ta procedura, czy to stanowisko się nadaje do pracy zdalnej, czy nie, to chyba jest już brane, albo w ogóle nie jest brane pod uwagę, albo ma mniejsze znaczenie. Czy pani profesor widzi tu takie niebezpieczeństwo marginalizowania tej odpowiedzialności za zasoby? Tak, oczywiście. I to wynika właśnie z tego upraszczania. Upraszczania z jednej strony spowodowanego modelem shareholder value. To właściwie chyba wszyscy wielcy uczeni z mojej dyscypliny, na przykład profesor Henry Mintzberg, krytykuje ten model jako całkowicie, no nie tylko dysfunkcjonalny, tylko szczerze powiedziawszy patologiczny. On powoduje patologię, wymusza je nawet. Nie można zarządzać w sposób odpowiedzialny, jeśli ten model dominuje. Jeśli on dominuje w otoczeniu, bo konkurencja sprawia, że musimy dostosować się do modelu, nawet jeśli zarząd danej organizacji nie jest, no powiedzmy, entuzjastycznie doń nastawiony. No, profesor Mintzberg i inni uczeni proponują różne rozwiązania, co można zrobić, żeby tego uniknąć. No, głównym rozwiązaniem jest oczywiście zmiana systemu własności, czy też jakaś próba od odejścia od tego shareholder value, tak żeby można było naprawdę brać odpowiedzialność za całość, a nie tylko za jeden wymiar, za ten wymiar finansowy. Bo chodzi o to, że, co jest bardzo ważne, że zarządzanie to nie jest sprawowanie władzy. Zarządzanie jest podsystemem,
organizacji, który zajmuje się, jakby to powiedzieć ładnie po polsku, wypychaniem niepewności poza organizację. O. Czyli mamy sytuację niepewności w otoczeniu, no w tej chwili to mamy sytuację turbulencji wręcz w otoczeniu, hiperniepewności i ten biedny podsystem zarządzający, bo właściwie to jest strasznie trudna misja. No jego misja polega na tym, żeby minimalizować tę niepewność. I w tym sensie trzeba brać odpowiedzialność za całość, za przetrwanie organizacji. Tak jak na przykład profesor Obuj pisał w swoich publikacjach, główna strategia, taka podstawowa, pierwotna strategia organizacji to strategia jej przetrwania. Czyli chodzi o to, żeby po prostu nie zniszczyć organizacji. I potem inne strategie są wtórne, co można robić, przyjmując właśnie tę podstawową odpowiedzialność za całość. Oczywiście w ramach tej podstawowej odpowiedzialności za całość ludzie odgrywają niezwykle ważną rolę. Kiedyś mówiło się potencjał społeczny, potem coraz częściej pojawiało się bardzo nieładne pojęcie zasoby, najpierw społeczne, potem wręcz zasoby ludzkie. To moim zdaniem świetnie obrazuje ewolucję etycznego jakby nastawienia, które zmieniło się. Ono po prostu się rozmyło gdzieś i przestaliśmy myśleć o ludziach w kategorii potencjału, czy nawet w kategoriach sprawczości. Zaczęliśmy myśleć o nich w kategoriach zasobów. To jest oczywiście dehumanizacja, to jest oczywiście niemoralne i oczywiście, że nie należy w ten sposób o człowieku myśleć. Natomiast zawsze, kiedy naukowo na coś patrzymy i widzimy, że to jest powszechne, że to jest wzorzec, który się rozpowszechnił, to trzeba sobie zadać wszystkim pytanie, zanim się zacznie moralizować, zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje. I dzieje się tak właśnie ze względu na ten shareholder value z jednej strony, z drugiej strony na jakąś taką dążność do upraszczania. Jedno z drugim połączone sprawia, że na przykład no właśnie ten człowiek, który już od początku istnienia naszej dyscypliny wiadomo było, że człowiek jest elementem niepewnym, złożonym, skomplikowanym, no więc jeśli probabilistycznym podsystemem nawet się mówiło, więc jeśli taki probabilistyczny uda nam się jakoś zredukować ten złożoność i tę niepewność, to wydaje nam się, że opanowaliśmy sytuację, tak? Że uprościliśmy coś, co jest skomplikowane i co jest złożone, co oczywiście jest złudzeniem, to jest zaklinanie rzeczywistości, niczego nie opanowaliśmy. Teraz właśnie konsekwencją tego myślenia jest wiara w to, że ten online nas wszystkich wyzwoli od złożoności, ale tak nie będzie. To jest kolejna redukcja, kolejne upraszczanie złożonych problemów. To będzie miało kolejne patologiczne konsekwencje, błędne koło. I znowu się powołam na profesora Krzysztofa Obuja, który w 86 roku bodajże, a może czwartym, nie pamiętam dokładnie daty publikacji, opublikował tę książkę Zarządzanie ujęcie praktyczne, gdzie opisał patologię funkcjonowania przedsiębiorstwa w systemie komunizmu państwowego. Mhm. I pokazał takie mechanizmy błędnych kół, kiedy mamy jakieś problemy. Te problemy są bardzo poważne, trzeba je rozwiązać i rozwiązania tych problemów polegają na stosowaniu więcej tego samego. Czyli coś jest problemem, to więcej tego samego, co powoduje ten problem. I pojawiają się kolejne problemy, tylko w większej ilości, ale troszeczkę odroczone w czasie. Więc przez chwilę jest wrażenie, że coś działa, ale te problemy się pojawiają. I nawet te problemy rozpoznajemy, bo znowu to są te same problemy, tylko że bardziej intensywne, więc więcej tego samego. I to jest taka równia pochyła w dół. I w tej książce on powiedział, że taki system zarządzania jest skazany na porażkę. Miał rację. I teraz mamy to samo, tylko że w innym świecie, w innych warunkach, w innych kategoriach, w innych pojęciach i w innym imaginarium. Ale też mamy problemy, rozwiązuje się je na zasadzie więcej tego samego, powodują kolejne problemy. To właściwie w tej chwili, tak jak na to patrzę, chciałabym się mylić. Nawet nie wiem, czy chciałabym się mylić, ale patrzę na to
dość, no jak wszyscy w czasie tego lockdownu patrzyliśmy uważnie na naszą rzeczywistość i dostrzegaliśmy różne rzeczy, których wcześniej być może nie widzieliśmy. I no, powstrzymać się tego nie da. Można to rozwiązać, ale wyłącznie nie upraszczając. Biorąc się za bary z tą złożonością, patrząc i widząc, że jest to bardzo złożony problem. Dużo złożonych problemów. Tak, ale to pani profesor, w takim razie możemy tutaj chyba też zrobić taką, taki pomost tym naszym głównym tematem, bo jeśli mówimy o tym, jak sobie radzimy z niepewnością, jak staramy się funkcjonować w tym nieprzewidywalnym, turbulentnej rzeczywistości, to pani profesor wskazała, że korzystamy z tych narzędzi, które mamy, tak? Staramy się też najprostszych rozwiązań, w związku z tym bardziej dopasowujemy rzeczywistość do tego, co mamy, niż patrzymy szerzej. A tutaj mam jedną z uwag na naszym czacie i myślę, że ona tutaj doskonale byłaby podsumowaniem też tej części, że cała edukacja przed poziomem studiów uczy nas, że zawsze istnieje jedna optymalna odpowiedź na każdy problem. W związku z tym tylko kwestią wiedzy, umiejętności jest to, żeby ją odkryć. I teraz my trochę też jesteśmy kształceni chyba w ten sposób, że na pewno jest, zresztą wywodzący się trochę inne konotacje, ma ten one best way postępowania w danej sytuacji, więc teraz tylko zobaczmy, które z naszych narzędzi będzie pasowało. To jest trochę taka droga droga na skróty, ale ona jest bardzo kusząca, bo tak naprawdę patrzymy tylko na wycinek rzeczywistości i chcemy ten wycinek naprawić. Teraz co zrobić, w jaki sposób rozwinąć tą naszą kompetencję, Czy też jak zachęcić do takiego właśnie interdyscyplinarnego, szerszego patrzenia na problemy w organizacji i nie szukania tej najprostszego rozwiązania? Czy pani profesor widzi jakąś drogę? Jest bardzo wiele dróg. No, jeśli jest rzeczywistość złożona, to jest jedna dobra wiadomość. Jest wiele dróg wyjścia z tego. Że odniosę się jeszcze do tej uwagi na czacie, to jest doskonała uwaga. Doskonała uwaga. Rzeczywiście studenci przychodzą z takim jakby obciążeniem i nawet jeśli nie oczekują, że się im da jedno rozwiązanie, to bardzo często słyszałam od nich takie komentarze, że to zajęło im bardzo dużo czasu, zanim przezwyciężyli ten taką pułapkę, wydobyli się z tego. Ale skoro jest... To jest to przechodzenie po recepty, prawda? Przepraszam, że w jednym słowo, szczególnie na zarządzaniu, gdzie przychodzą ludzie, którzy mają już jakieś doświadczenie w biznesie, przychodzą znając problemy, i teraz poproszę o rozwiązanie. Tak, tak. No ale właśnie wracając do tej rzeczywistości złożonej, na szczęście nie mam pomysłu na kilka dróg wyjścia, ale mogę zaproponować coś, co ostatnio ze studentami praktykowaliśmy z ogromnym powodzeniem. I jest to pewien nurt myślenia, który jest zgodny z misją naszego Instytutu Kultury, a z drugiej strony ma tradycję w nauce zarządzania. Na przykład tacy uczeni jak profesor Antonio Strati czy profesor Pierre Edmontu, czyli przez sztukę, przez kontakt ze sztuką. Ponieważ sztuka polega na tym, że eksperymentuje się z granicami rzeczywistości i widzi się to, czego inni nie widzą. Więc czytanie sztuki czy rozmowy o sztuce mogą zainspirować do widzenia różnych rozwiązań, które wcześniej by nie przyszły do głowy. Pobudza myślenie krytyczne, przede wszystkim rozwija wyobraźnię. Jak wiemy, organ nieużywany ulega atrofii i dlatego jeśli się nie biega, nie chodzi na siłownię, no to nie ma się pięknej figury i pięknych mięśni. I tak samo jest z wyobraźnią, jeśli nie chodzi się do teatru, jeśli nie chodzi się do galerii sztuki, to wyobraźnia ulega atrofii. I to nie znaczy, że nasi studenci koniecznie muszą być artystami, chociaż mogą być hobbystami artystami, mogą nawet być praktykującymi artystami. To nie przeszkadza, jedno się z drugim nie kłóci, ale chodzi o rozwój tej ich wyobraźni organizatorskiej, zarządczej. I nie tylko dotyczy to naszych studentów, którzy są stosunkowo młodzi, to są osoby
na studiach licencjackich, na studiach magisterskich, ale również właśnie, że się powołam na doświadczenia profesora Pierre-Guillet de Montus, zwłaszcza na przykład ze Stockholm School of Economics. Tam jest ogromnie zaawansowany program opierający się na sztuce Art Initiatives, Stockholm School of Economics Art Initiatives. Mają bardzo, bardzo rozwinięty ten program i nie tylko z tymi młodymi właśnie studentami, ale z praktykami to działa. To znaczy rozmowy o sztuce i potem nawiązywanie do rzeczywistości organizacyjnej. To inspiruje i pobudza, może nie od razu, to nie jest prosta recepta, to nie jest coś, co natychmiast na pierwszych zajęciach zadziała, to jest coś, co moim zdaniem zadziała gdzieś tak po 2 miesiącach, ale za to zadziała w sposób fenomenalny. Nie mogę zagwarantować, ale mogę obiecać wiele naprawdę interesujących doświadczeń dydaktycznych w oparciu o ten kierunek. To jest tylko jeden z bardzo, bardzo wielu możliwych. To jest, chyba psychologowie nazywają to działanie jako transfer pozytywny, czyli szukajmy rozwiązań problemów poza ich kontekstem. I tutaj rozumiem, że sztuka byłaby właśnie tą zmianą kontekstu, dzięki której nam się gdzieś pewne drzwi pootwierają i spojrzymy na problem z trochę innego punktu widzenia. Pani profesor, mamy tutaj kolejne pytanie, pozwolę sobie je przeczytać. Co może być alternatywą dla shareholders value jako głównego celu istnienia organizacji? No bo skoro pokazujemy to jako z jednej strony jako właśnie tą no, główną przyczynę takiego patrzenia na organizację z punktu widzenia rachunku kosztów, to co może być innym rozwiązaniem? Czy jest inne? Czy pani profesor mogłaby tutaj 2 słowa? Profesor Mintzberg radzi ograniczenie własności. Czyli na przykład dla niego, z jego punktu widzenia, bardzo pozytywnym zjawiskiem są firmy rodzinne, nawet wielkie firmy rodzinne, takie jak IKEA, on sporo, czy Lego sporo na ten temat pisze. Również profesor Mary Jo Hatch ma podobne zdanie. I oni proponują różne sposoby ograniczania tej własności. Nawet wtedy, kiedy jest rozproszona, to można ją z powrotem starać się ograniczyć, nawet jeśli nie stanie się to firma rodzinna, ale no w jakiś sposób bardziej spersonalizowana własność. Profesor Martin Parker, i zresztą ja również, ponieważ badam takie organizacje ostatnio, jestem bardzo pozytywnie nastawiona, zwłaszcza dlatego, że one naprawdę są niezwykle złożone i przez to działają powoli oczywiście i nie odnoszą gigantycznych finansowych sukcesów. Spółdzielnie, kooperatywy, własność pracownicza. One nie są może niezwykle efektywne, ale za to są bardzo odporne. Są, teraz takie bardzo modne hasło resilience, to one właśnie to są. Kryzysy, nawet bardzo poważne kryzysy, nie osłabiają tych organizacji tak, jak potrafią podciąć całkowicie rację istnienia i innych organizacji. A przy okazji one są zdolne do tego, żeby realizować wiele celów jednocześnie. Czyli ten taki bardzo klasyczny postulat, i tu kłania się kolejny nasz wielki uczony, profesor Kierzun, że organizacja powinna realizować wiązkę celów, to one to robią. One to celowo i świadomie cały czas robią. Generalnie w tym kierunku bym radziła poszukiwać rozwiązań, ponieważ właśnie nie ma niestety jakiegoś prostego przełożenia tej rozdrobnionej, sfinansjalizowanej własności na możliwości konstruktywnego zarządzania. Ale to takie podejście wymaga też chyba w ogóle przebudowy, rekonstrukcji samego podejścia do modelu biznesowego, bo ja z kolei mam takie też doświadczenie, że bardzo często firmy oczekują od swoich pracowników właśnie takich.
zdolna, nie wiem, czy ma szansę tak być tak silna, żeby zmieniła ten ruch od dołu w górę, żeby nastąpiła ta zmiana. Tak, nie, to musi być całościowa zmiana. Na wszystkich poziomach i ona musi od góry być uprawomocniona i musimy zacząć od wartości, przepraszam, od własności, potem wartości. Najpierw własność, potem wartości. Ponieważ jeśli my oczekujemy totalnego zaangażowania od pracowników, którzy są ubezwłasnowolnieni, nie są ani współwłaścicielami, ani nawet ostatnio nie są zatrudnieni na etat, nie mają żadnych praw, nie mają praw obywatelskich, mówi się o prawach człowieka często, że są niepodważalne, że są fundamentalne. Kiedy idziemy do pracy, nie mamy tych praw człowieka, więc jeśli nic nie mamy, to jest system, który de facto zarządzania, tak jak profesor Peter Fleming pisze, jest de facto zniewoleniem z jednej strony, a z drugiej strony odwołujemy się do tych ludzi, każemy im się poświęcać, każemy im być oddanymi, no to nie jest zarządzanie z kolei, to jest manipulacja po prostu. To jest pewnie taka, znaczy nie chciałabym powiedzieć, że zarządzanie zatacza pewne koło, ale jak sobie czytamy, jak czytamy klasyków, ojców, założycieli nauki organizacji i zarządzania, czytamy o tym, że pracownik jest jak trybik w maszynie, że pracownik jest mierzony, ważony, dopasowywany do całego systemu, ale wtedy mówiono o tym zupełnie wprost, tak, pracownik jest elementem, który ma pasować do organizacji, natomiast i jest w tej organizacji traktowany w taki bardzo użytkowy sposób. Natomiast teraz mamy z kolei taką sytuację, że to wszystko dzieje się trochę w białych rękawiczkach, bo pracownik wciąż jest traktowany jako zasób na chwilę do wykorzystania w organizacji, natomiast oczekuje się właśnie tej lojalności, tego oddania i tego współuczestnictwa w organizacji, tak jak pani profesor wspomniała, trochę nie dając nic w zamian. Właśnie ja bym się tu, przepraszam, że przerwę, tak? Bym się troszeczkę nie zgodziła, dlatego bo ci ojcowie założyciele, a zwłaszcza matka założycielka, Mary Parker Follett, która w ogóle była wizjonierką. To, co ona pisała, jest nadal właściwie to niezrealizowane. Tak naprawdę. To jest potencjał do wykorzystania dopiero. Ale nawet jeśli bierzemy pod uwagę tych takich klasyków jak Henry Ford, jak Henri Le Chatelier, czy nawet Frederick Taylor, czy Gilbertowie. Niedawno z kolegą żeśmy taki artykuł pisali, czytaliśmy na nowo tych klasyków, nie poprzez pryzmat, nie z drugiej ręki przez pryzmat współczesnych powołań, czy współczesnych użyć, tylko bardziej na ich własnych warunkach. I odsialiśmy to, co teraz jest cytowane i zostawiliśmy to, koncentrowaliśmy się na tym, co oni mówili oprócz tego. To oni oprócz tego byli niesamowicie paternalistyczni. To znaczy oni obiecywali bezpieczeństwo zatrudnienia, może trybik tak, ale oni o tej machinie mówili dużo, że tu jest całość, że tu jest miejsce dla wszystkich, że zajmiemy się tymi pracownikami, że że człowiek, który gdzieś tam wyrwany z korzeniami ze wsi, no, u nas znajdzie swój dom, że ktoś mu doradzi, jak tutaj zaplanować sobie życie. No i nawet Taylor miał jakieś takie wizjonierskie pomysły, że ludziom się będzie żyło po prostu lepiej, wygodniej, bezpieczniej. Także to było owszem, powiedzmy, no może nie dehumanizacja do końca, tylko takie patrzenie na człowieka jak na element, część, ale czegoś dużego, wspólnego. A teraz nie ma tego czegoś wspólnego. Teraz nie ma, teraz jest nasze, w którym ty możesz uczestniczyć przez chwilkę. Ja się zgadzam z panią profesor, bo nawet Babicz zdaje się pisał w swoim, no właśnie, w tym oryginale, że pracownika traktujmy jak przyjaciela, zobaczmy, w czym jest dobry i znajdźmy dla niego miejsce, więc absolutnie tak tutaj zgadzam się, że to było trochę inne podejście, ale no właśnie, teraz nawet nie ma tego, nie chcę powiedzieć, że nawet tego nie ma, ale
no jest trochę inny układ, trochę taka transakcyjność tych relacji. My staramy się to trochę inaczej w naszych studiach na zarządzaniu i przywództwie. My nie chcę powiedzieć, że zmieniamy zupełnie paradygmat zarządzania, ale uczymy zarządzania właśnie w taki sposób, że zarządzanie to ludzie. Zarządzanie to są relacje, nie tylko transakcje i tak dalej, ale to jest właśnie chyba ten element tej zmiany systemowej, że trzeba ludzi przychodzących na zarządzanie, trzeba pokazywać im różne alternatywy. I teraz oczywiście to nie chodzi o to, żeby wszystkich w jednym kierunku kształcić, ale pokazać, dać możliwość wyboru, który kierunek będzie w Twoim przekonaniu dla Ciebie, dla Twojej organizacji, dla Twojej pracy optymalny. Pani profesor, mam... Tak, przepraszam, dokładnie tak. To jest podejście, które również u nas jest preferowane i to jest takie humanistyczne podejście zarządzania. Zarządzanie humanistyczne. Trochę klasyki w tym jest, ale wydaje mi się, że przede wszystkim jest to jakaś wiara w to, że może być inaczej, prawda? Przynajmniej u nas jest taka bardzo dominujące przekonanie, że może być inaczej. Tak. Pani profesor, mam tutaj pytanie, które wykracza zdecydowanie poza nasz temat, ale jest szalenie ciekawe, więc pozwolę sobie je przytoczyć. Czy brak prostych rozwiązań ze strony medycyny i zarządzania na problemy związane z pandemią nie będzie powodował generalnie utraty zaufania do nauki przez ludzi mniej wykształconych, przez większość? Czyli znowu tak oczekiwanie jest tego, że skoro jest nauka, to będzie szybka recepta, szybkie rozwiązanie. A jak widać, no nie, zostawiając medycynę, która ma... ogromne wyzwanie związane z poradzeniem sobie z pandemią koronawirusa, no to dla nas jest to wyzwanie w zarządzaniu. Czy pani profesor nie obawia się takiej utraty zaufania do zarządzania jako nauki? Bardzo się obawiam, bardzo, ale myślę, że to jest taka rola nauki, która u nas w naszym kraju w ostatnich latach niestety traktowana jest po macoszemu. A na przykład tacy Skandynawowie traktują to niezwykle serio. Jest to uważane za jedną z podstawowych misji uczelni, za ważny element pracy uczonego, z którego ten uczony jest rozwiązany, czyli działalność popularyzatorska. To nie jest tak, że my arogancko musimy się odwrócić od tej opinii publicznej i rozwiązywać swoje trudne problemy. Uważam, że my powinniśmy przynajmniej się starać, próbować jakoś popularyzować tę wiedzę, tłumaczyć. Oczywiście to też zależy od mediów, nie tylko od nas, ale my dziennikarzy też kształcimy, więc moglibyśmy ich kształcić tak, żeby chcieli z nami rozmawiać. Coś mogłoby tu się odblokować, coś mogłoby się stać, natomiast w momencie, kiedy nikt nie ma czasu na to, ani przestrzeni, ani siły, żeby się zajmować działalnością popularyzatorską, która w ogóle nie jest traktowana serio jako część naszej pracy, no to czarno to widzę niestety. Chyba teraz byłaby doskonała okazja właśnie na takie działanie, bo myślę, że jeśli myślimy o pandemii jako o zupełnie nowym doświadczeniu, o nowej normalności, która po tym czasie pandemicznym ma nastać, albo mamy taką nadzieję, że wiemy na pewno, że będzie to trochę inaczej, nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądało, to może to jest ten czas i to miejsce dla chociażby właśnie nauki o zarządzaniu, żebyśmy spróbowali znaleźć jakieś, też może zaproponować jakieś rozwiązania, bo możemy domniemywać, że te dotychczasowe narzędzia nie w 100% się sprawdzą. Więc tylko teraz jak wejść, tak? Jak właśnie tą propozycję, pani profesor wspomina o tym działaniu popularyzatorskim. I to jest chyba to konieczność otwarcia dwóch światów. Z jednej strony tego świata biznesu, który działa bardzo, który ma taką bardzo silną orientację praktyczną i świata nauki, dla którego z kolei właśnie ta teoria, czy też systematyzowanie wszystkiego, katalogizowanie, nazywanie rzeczy jest priorytetem. Jak ten pomost tutaj można zbudować? Poza tym popularyzatorstwem oczywiście, czy poza pokazywaniem, że każdy z nas może drugiej stronie coś dać? Edukacja na poziomie średnim. To w tej chwili marzę, bo nie mamy dostępu do tego poziomu, ale gdyby taki dostęp stworzyć w jakiś sposób mieć kontakt z uczniami ze szkoły średniej i od razu tym uczniom mówić o tym wszystkim, co teraz z panią mówimy. Kiedy wówczas będą przychodzić do nas nowi młodzi studenci, już nie będą musieli walczyć sami ze sobą, czy też z różnymi
pułapkami myślowymi, z którymi teraz się borykają. No, wracam ciągle do tego, no media, naprawdę, koniecznie powinniśmy coś zrobić, żeby nawiązać kontakt ze światem mediów, żeby były stałe rubryki naukowe, popularne rubryki o zarządzaniu i to nie takie, które normatywnie mówią ludziom, że i obiecują zwłaszcza, bo to nie są obietnice, które można zrealizować, tylko takie, które problematyzują, które otwierają różne tematy, które mówią, że naprawdę jest trudno, ale musimy zastanowić się, pomyśleć. Kiedyś były takie, w latach jeszcze 80. zdarzały się takie felietony popularne o zarządzaniu i o różnych trudnych sprawach. Co jeszcze? No nie wiem, powieści? Sztuka. Sztuka wraca nam cały czas. Zaprośmy artystów, niech no, porozmawiajmy z artystami, może artyści odblokują coś, czego nie umiemy odblokować sami. Na pewno nie jest to kwestia do jednostronnego jakiegoś rozwikłania. Trzeba zaprosić wiele różnych środowisk do bardzo intensywnego dialogu. I często takich dialogów, na które nie ma miejsca niestety, nie ma czasu, na które nas nie stać, bo one nie istnieją w tej przestrzeni głównonurtowej. Ta przestrzeń głównonurtowa zawęża się. To centrum, które things fall apart, the center does not hold. To centrum coraz słabiej trzyma całość, dlatego że struktury ulegają erozji, dlatego że rozpada nam się ten system i w związku z tym to centrum coraz bardziej się zawęża i koncentruje się na czystej, nagiej władzy. Tam nie ma nic innego, więc tam nie ma miejsca na problemy, tam nie ma miejsca, nie ma przestrzeni na myślenie, na wyobraźnię, na to wszystko, co jest absolutnie niezbędne. I w związku z tym moja propozycja jest taka, róbmy to na marginesach, zostawmy to centrum. Zostawmy, no, ono wcześniej czy później imploduje. Mhm. Interesujmy się tym, co nie jest ekstrapolowane. Zajmujmy się tym, o czym się nie mówi, że tak na pewno będzie, że wszystko będzie online. Jeśli słyszymy takie diktum, że wszystko będzie, coś tam, to zostawmy to i zajmujmy się czymś zupełnie innym, bo nie tędy droga. Mhm. Pani profesor, tutaj mam kolejną wypowiedź naszego uczestnika, która myślę, że też może być takim spuentowaniem tej naszej części rozmowy. To, co do tej pory zostało powiedziane, jakby też skłania naszego uczestnika do takiej konstatacji, że warto przełamać wobec tego taką stereotypową opozycję, intelektualista, praktyk. A ja bym dopisała do tego jeszcze trochę na kanwie swoich doświadczeń, ale to przełamanie tego stereotypu musi następować we wszystkich obszarach. Będąc kilka miesięcy temu na wizycie studyjnej w Uniwersytecie w Oxfordzie, spotykaliśmy się z różnymi przedstawicielami różnych dyscyplin. I tam w zasadzie każde nasze spotkanie zaczynało się od tego, że oni mówili, my się zastanawiamy, jaki konkretny problem możemy rozwiązać, ale ten problem właśnie wynikał z ich doświadczenia, z ich najbliższego otoczenia i to szczególnie wybrzmiewało w czasie rozmowy z przedstawicielami szkoły biznesu, którzy mówili, okej, ale my szukamy, ważne są oczywiście te abstrakcyjne problemy, ale jeszcze ważniejsze jest to, jak możemy właśnie przyczynić się do rozwoju praktyki, jak możemy ułatwić trochę, tak, rozwiązać pewne problemy z tego życia praktycznego. Więc tutaj, czy to rozbicie tej opozycji, czy też może tego stereotypowego myślenia o antagonistycznych dwóch wymiarach, intelektualista, praktyk, pani profesor też widzi jako taką pracę też trochę po naszej stronie, pracę uczelni, po pracownikach uczelni. Tak, absolutnie. Jeszcze bym dodała tutaj trzeciego partnera do rozmowy, czyli artystę. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o brytyjskie uczelnie, to one mają bardzo wiele problemów, których to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Więc nie jestem do końca przekonana, że oni mają nam coś do zaoferowania, jakieś nowe bardzo kierunki, których akurat my powinniśmy się nimi przejąć. Natomiast oczywiście, że
to co pani profesor powiedziała, czyli taka wrażliwość na otoczenie, to absolutnie jest niezbędne. I to na to nasze najbliższe otoczenie, takie środowisko, które nas otacza, więc być w stałym kontakcie, nie myśleć o Noblu, ani o sukcesie międzynarodowym, to jakby no, to nie tędy droga, tylko właśnie o tym miejscu, w którym funkcjonujemy, tym naszym mieście, społecznościach lokalnych. Na pewno będzie tam biznes, ale na pewno będą tam też grupy ekologiczne, będą tam związki zawodowe, będą tam różne grupy interesu i starać się widzieć problemy i widzieć no, możliwości, jakie z tego wynikają. Czyli być partnerem w rozmowie. My mamy taką inicjatywę w ramach naszych studiów, są projekty semestralne. Właśnie studenci w trakcie tych projektów realizowanych na kolejnych latach studiów są zachęcani do tego, by szukali właśnie tych partnerów w najbliższym otoczeniu i razem z nimi przeprowadzili jakiś projekt. Najczęściej jest to projekt albo jakieś restrukturyzacja, albo wdrożenia zmiany. Więc może to też jest taka nauka już w trakcie edukacji, że spójrzmy, co możemy naprawić w najbliższym, naprawić, udoskonalić, nie wiem, zmienić, wprowadzić w najbliższym otoczeniu i potem ten nawyk, taka pewna taka otwartość do wdrażania zmiany. I też chyba, no właśnie, to jest kolejna rzecz, którą myślę, że warto, żebyśmy na tej kompetencji porozmawiały, pani profesor. Nie tylko otwartość na zmianę, ale również taka poczucie takiej sprawczości. Czy, jak pani profesor uważa, czy tą kompetencję jesteśmy w stanie rozwijać w trakcie edukacji? Czyli poczucie, że nie tylko dostrzegam, że gdzieś jest coś, co wymaga mojej interwencji, ale również ja mam w sobie tą siłę, tą umiejętność, tą możliwość prowadzenia tej zmiany. Ja myślę, że tak, że to jest bardzo ważne. I to, co pani profesor powiedziała, to my również to robimy, tylko troszeczkę inaczej. Znaczy ten kontakt z praktyką u nas bardzo często polega na tym, że studenci prowadzą badania terenowe w instytucjach akurat kultury najczęściej, kultury i sztuki. I wchodzą w bardzo bezpośredni, intensywny kontakt z tym terenem. I właśnie to jest moim zdaniem zarówno jedno, jak i drugie. To państwa uczelnia, nasz instytut jest, tak mi się wydaje, jakimś kierunkiem poszukiwania sprawczości. Dlatego, bo na przykład dzisiaj siedziałam na egzaminach dyplomowych i magisterskich u nas i zauważyłam coś niesamowicie budującego, co właśnie jest bezpośrednio związane ze sprawczością. Studenci, którzy używają pojęć w sposób taki no, bardzo doświadczeniowy. To znaczy te pojęcia mają wagę. Te pojęcia mają wagę praktyczną. Są to zarówno pojęcia teoretyczne z nauki, to czego się uczą, ale one są wypełnione treścią. One są wypełnione ich treścią, z ich badań terenowych. No, w przypadku państwa uczelni, w przypadku w postaci pewnie tych wspólnych projektów z praktyką, ale to coś musi tam być, to musi być w środku wypełnione ważną, doświadczalną treścią. I to dodaje, wydaje mi się, takiej prawdziwej wagi. No, powiedziałabym, użyłabym tutaj angielskiego słowa, bo nie przychodzi mi do głowy polskie, gravity, no takie jakby no znaczenie, ciężar w tym sensie, prawdziwe, realne, konstruktywne, zamiast jak to w innych niestety miejscach bywa, że to się sztucznie wypełnia jakimś takim nadmuchanym ego albo przekonaniem o własnej wartości, albo przekonaniem o tym, kim to się nie jest, albo po prostu zwykłymi słowami, ładnymi słowami, które dobrze wyglądają w CV. To jest niewłaściwe, dlatego, bo jest to no, narcyzm, a nie sprawczość. Sprawczość musi być, musimy stać na ziemi, żeby tę sprawczość osiągnąć. Jednocześnie zachowując odpowiedzialność. Mhm.
To pewnie jest też taka kompetencja, czy też taka umiejętność, czy taki element samoświadomości, który pozwala później na odnalezienie się w rzeczywistości organizacyjnej. Teraz, jeśli pani profesor pozwoli, chciałabym przejść do tematyki elastyczności zachowań w organizacji, bo z jednej strony, jeśli mogłabym powiedzieć, jak najczęściej charakteryzowane są organizacje, to najczęściej przywołuje się organizacja, jaka ma być, musi być elastyczna, musi szybko reagować, musi się adaptować i tak dalej, i tak dalej, ale w ślad za tym, za tą właśnie taką wymuszoną pandemią elastyczności organizacji, idzie też takie oczekiwanie, że pracownik też musi szybko do tych zmian się dostosowywać. I czy pani profesor zauważyła może taką tendencję, że żyjemy w takim świecie wykreowanej potrzeby tej elastyczności? Bo elastyczność oczywiście jest ważna, ale teraz jeszcze do niedawna, analizując na przykład doświadczenie kandydatów do pracy, jeśli ktoś zmienił raz, dwa razy miejsce pracy, bo można by powiedzieć, dobrze spróbował pracy w różnych organizacjach, ma bogate doświadczenie. Natomiast teraz, jeśli widzimy kandydata, który w jednym miejscu spędza więcej niż 5 czy 10 lat, no to już zaczynamy się zastanawiać, a co było tak, a czemu nie zmienił, a czemu nie był cały czas na tym samym stanowisku. I teraz czy to takie wymuszenie, czy też takie wymuszone oczekiwanie elastyczności od ludzi, pani profesor zauważa taką tendencję, czy jest to może być jakimś elementem zagrożenia dla takiej stabilizacji zachowań w organizacji, czy budowania więzi w ramach organizacji? No tu mamy trzy sprawy. Pierwsze to jest właśnie ta elastyczność, czym ona jest. Tu socjolog Richard Sennett pisał o tym, że jest ona dogmatem we współczesności. Czyli kiedyś tam w ubiegłym stuleciu przez elastyczność rozumiało się zdolność jakiegoś elementu do zmiany swojego kształtu i powrotu. To jest elastyczne, tak, tak. Wraz ze sportem nowym. Natomiast w tym takim dogmatycznym ujęciu to słowo też straciło swoje znaczenie, to jest też elastyczne, się zrobiło w tym takim nowym sensie, czyli no wyobraźmy sobie, nie wiem, gumkę, no że nie użyję jakiegoś przykładu, powiedzmy nie, mniej eleganckiego, no, gumkę taką, która straciła swoją właściwość powrotu do formy pierwotnej, to jest gumka, którą możemy wyrzucić, prawda? Jeśli coś ma być elastyczne, ale tylko ma polegać na tym, że zmienia ten swój kształt i zmienia, i zmienia, i zmienia, i zmienia w nieskończoność, to się w końcu to coś niszczy. Z tego się robi coś, co jest nieprzydatne. I właśnie to jest, to sprawił dogmat elastyczności, który zresztą jest uzasadniony optymalizacją, cięciem kosztów, bo tak jest taniej, jeśli ciągle tniemy, to w końcu nie mamy żadnego kształtu, żadnej formy, do której ten system mógłby powrócić. I teraz za ten brak kształtu i formy, no bo musi jakaś forma być, musi być jakaś przewidywalność. Czyli ktoś musi te koszty ponosić. Kiedyś te koszty ponosiło zarządzanie strategiczne. Na tym polegało zarządzanie strategiczne, żeby przewidzieć możliwe przyszłe formy, te takie nieprzewidywalne, związane właśnie z niepewnością i zabezpieczyć się przed ich niebezpiecznymi konsekwencjami. No a obecnie, ponieważ ta funkcja się uległa zmianie, to koszt za tę patologiczną niepewność jest przerzucany na pracownika. Pracownik, który ma reagować, no właśnie dlatego ma reagować elastycznie, znaczy innymi słowy ten pracownik nie ma życia prywatnego, nie ma możliwości kontrolowania swojego miejsca pracy już w tej chwili w żadnym stopniu, nie ma żadnego buforu, po prostu wszystko jest robione na pych, że tak się brzydko wyrażę. Wszystko wisi na włosku. No i właśnie jeśli ten włosek zostanie przecięty na przykład przez wirus, COVID, to wtedy rzeczy przestają w ogóle w jakimkolwiek stopniu funkcjonować. Gdyby ta sama sytuacja wystąpiła powiedzmy no w jakiejś bardziej stabilnej epoce zarządzania w jakichś latach 70., to mielibyśmy do czynienia z o wiele mniej dramatycznymi konsekwencjami, dlatego, bo ktoś by się zajął właśnie stabilizacją tego systemu i ten ktoś to jest
zarządzający, to jest menedżer. Mhm. Na tym polega rola menedżera. Tak, to jest też pewnie świadomość tego rozumienia elastyczności, o którym pani profesor wspomniała, właśnie tego powrotu do stanu. Jeśli mówimy na przykład o elastyczności zadaniowej, czyli że pracownik jest w stanie ileś razy w ciągu roku, nie chcę powiedzieć, że zupełnie przeredefiniować swoich zadań w pracy, ale zmienić zakres czynności wykonywanych na stanowisku, no to ale w związku z tym zakładamy, że za każdą taką zmianą idzie pewien czas, w którym pracownik musi nabrać pewnej wprawy, pewnego, nie chcę powiedzieć znowu obycia, tak, ale przyjmijmy tą wprawę w wykonywaniu nowej czynności. Teraz jeśli zaburzymy ten cykl kolejną zmianą, no to właśnie jest to dopychanie, które pani profesor dosadnie, ale bardzo trafnie określiła, że w którymś momencie ta gumka może nam okazać się już po prostu, no znowu kolokwializm, ale pewnie zużyta, ale chciałabym tego odnieść do pracownika, ale w tym sensie, że gdzieś jego możliwości związane właśnie z nabywaniem wprawy, z kompetencji, z profesjonalizacją działania pewnie się wyczerpią. I ta ciągła zmienność powoduje, że będziemy mieli po prostu pracownika, który będzie szybko się przełączał, ale nie będzie osiągał tej oczekiwanej efektywności. No, nie chcę znowu wydajności powiedzieć, tak, ale pewnego poziomu wykonywania zadań. Właśnie dlatego profesor Peter Fleming, i nie tylko on, ale no, między innymi pisze o takiej pandemii wypalenia, o pandemii depresji, która już od dłuższego czasu trwa, gdzie przeszło połowa pracowników w Wielkiej Brytanii jest niezadowolona ze swojej pracy, a nawet agresywnie nastawiona do swojego miejsca pracy. I nie dlatego, że ludzie się nagle zrobili tacy niemoralni, tylko dlatego, że to jest reakcja na bardzo niezdrową sytuację. Dokładnie to, co pani profesor opisała, jest to sytuacja niezdrowa psychicznie. Bezpieczeństwo i higiena pracy no, wyklucza znoszenie takich warunków przez dłuższy czas. I nie dziwmy się, że ludzie potem, a w najlepszym razie, jeśli się nie wypalą, jeśli nie wpadną w depresję, to traktują pracę instrumentalnie, powierzchownie, że zajmują się wyłącznie dopisywaniem rzeczy do CV-a, no bo jeśli nie mają naprawdę czasu się nauczyć, nie mają czasu się przestawić i nikt nie kładzie akcentu na tę drogę osiągnięcia różnych efektów, a wyłącznie na same efekty, no to zostają fasady. Te fasady są coraz bardziej kruche. To jest coraz bardziej wydmuszka. I tu wracamy do tej figury, którą wcześniej nakreśliłam, to centrum, które się coraz bardziej zawęża i ono jest coraz bardziej tak naprawdę kruche, tam nic w środku nie ma. Bo nie było miejsca na to, żeby to wypełnić treścią. W takim razie, jeśli pani profesor pozwoli, na koniec postaram się jakąś taką puentę. To w takim razie, czy można to rozumieć w ten sposób, że mówiąc o nauce zarządzania, czego powinniśmy uczyć, jak powinniśmy uczyć, to też jest nauka oprócz właśnie metod, teorii, pewnych znajomości procesów czy zasad, to również jest nauka takiego odpowiedzialnego spojrzenia na moją pracę, czyli takiego, no nie chcę powiedzieć zarządzania sobą, ale chyba do tego to się de facto sprowadza, czyli nie być tylko znowu jakimś elementem w organizacji, nie dostosowywać się tylko bezwolnie, ale również taką przyjąć odpowiedzialność za to, co i w jaki sposób konstytuuje moją drogę zawodową. Oczywiście można powiedzieć, że jest to pewne takie patrzenie wyidealizowane, bo część osób nie ma takiej możliwości, żeby świadomie albo żeby mieć wpływ na to, co ich spotyka na drodze zawodowej. Ale gdyby pani profesor mogła wskazać, na jakie elementy przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę właśnie w tym budowaniu tej samoświadomości naszej drogi zawodowej, to myślę, że to by było takim domknięciem też tej części naszego spotkania. No właśnie, wydaje mi się, że pani profesor odpowiedziała na to pytanie. Bo ludzie nie mają czasu w swojej pracy, nie mają często przestrzeni, nie mają możliwości zastanawiać się nad tym wszystkim, ale na uczelni mają. I to jest to, czym my się zajmujemy i czym serdecznie polecam, ponieważ nie wierzę w to, że konkurencja między uczelniami dobrze komukolwiek robi. Współpraca i rozprzestrzenianie się dobrych idei, nie tylko wirusa, dobre idee niech się rozprzestrzeniają. To jest przeciwwaga na nieszczęścia, więc na uczelniach stwórzmy miejsce do takiego humanistycznego podejścia do zarządzania.
stwórzmy przestrzeń, żeby ludzie się mogli tam zastanowić, zastanowić nad sobą, nad swoim miejscem w świecie, w organizacji, jako część czegoś dużo większego, jeśli tak, to czego? Co ma być tym czymś dużo większym? Dokąd zmierzamy? Dokąd chcemy zmierzać? Studia są tym doskonałym momentem, kiedy jeszcze mamy czas na to, żeby zbudować sobie jakąś wizję siebie i potem już gdzieś oczywiście ją wdrożyć, ale też jakoś modyfikować. Pani profesor, czy mogłaby Pani polecić jakieś pozycje literaturowe czy dla naszych uczestników naszego webinaru, gdzie mogliby nieco więcej na poruszane przez nas wątki się dowiedzieć? Oj, dużo. Mogłabym godzinami wymieniać. Nawet powoływałam się na kilka pozycji w trakcie. Ale chyba, jeśli po angielsku, to chyba poleciłabym jedną książeczkę, malutką, bardzo lekko napisaną przez jednego z naszych najwybitniejszych profesorów z nauk zarządzania, można powiedzieć takiego klasyka, który w swoim życiu badawczym zajmował się różnymi sprawami. Nie zawsze pisał lekko i przystępnie. Na ogół pisał w dość taki złożony, trudny sposób. Ale ta książeczka jest jego taką już mistrzowską książeczką, kiedy niezwykle lekki i przystępny sposób pisze o naprawdę poważnych rzeczach. Książeczka nazywa się Bedtime Stories for Managers, a autorem jest Henry Mintzberg. Jest to książeczka z 2019 roku. Bardzo serdecznie polecam. Bardzo dziękuję pani profesor. Będę pewnie pierwszą, która po nią sięgnie, po takiej rekomendacji i po naszej rozmowie. Jestem naprawdę ciekawa też tej treści. Pani profesor, bardzo dziękuję za naprawdę niezwykle interesującą, inspirującą rozmowę. Dziękuję za wszystkie te i rekomendacje, i też odwołania, które mogą być też dla nas za chwilkę źródłem też inspiracji do poszukiwania nieco głębiej, też trochę więcej informacji na ten temat. I mam nadzieję, że będziemy miały jeszcze okazję w przyszłości również na kolejne tematy, budując to połączenie i tą współpracę między ośrodkami, porozmawiać. Także bardzo dziękuję pani profesor. Bardzo dziękuję również państwu za uczestnictwo w naszym webinarze. Wszystkie informacje znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Zapraszam również do śledzenia blogu zarządzanie.swps.pl i zapraszam państwa również na nasz kolejny webinar w kolejnym miesiącu. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo pani profesor. Dziękuję.